1 czerwca najmłodsi chorzowianie hucznie obchodzili swoje święto. Po zadmuchanym statkiem do zabawy, pod szybem prezydent przy kompleksie Sztygarka, pojawił się również iluzjonista, żonglerzy i animatorzy w pirackich przebraniach. Nie zabrakło strefy bezpieczeństwa prowadzonej przez policję, straż pożarną i straż miejską oraz strefy gastronomicznej. Wariujemy w Dniu Dziecka, czyli postanowiliśmy rozbudować festiwal baniek mydlanych. On oczywiście będzie częścią tego wydarzenia. W tym roku piracko-morsko, specjalny piracki ekspres, który dowozi mieszkańców spod urzędu, właśnie pod szyb prezydent, gdzie odbywa się finał imprezy. Wiele, wiele atrakcji bezpłatnych dla wszystkich. Wata cukrowa, popcorn, kręcenie zwierzątek z balonów i przede wszystkim cały program prowadzony przez animatorów dla dzieci. Dla dorosłych food trucki, żeby można sobie chwilę odpocząć, a dzieci, żeby się przy okazji Dnia Dziecka świetnie bawiły. Tematyka taka dlatego, że zbliżają się wakacje. Wakacje nam się kojarzą z wodą. To też jest okazja tego, żeby przemycić parę takich profilaktycznych treści, bo też uczymy udzielać pierwszej pomocy, tego jak się zachować nad wodą. Jest policja, straż pożarna i wszystkie te służby, które takich właśnie postaw uczą naszych najmłodszych przy okazji dobrej zabawy. Zapytaliśmy najmłodszych, co jest najfajniejszego w byciu dzieckiem. No bo mama i tata nam kupują zabawki. Bo się dostaje prezenty na Dzień Dziecka. Dużo zabawek. Dużo radości. Nie trzeba iść do pracy. Bo jest dużo zabawy. No bo możemy się bawić. Oh.